Cześć, ja jestem Erwo, witam was w kolejnym filmie w czymś zupełnie innym niż do tej pory, bo w trybie z zakładnikami w CS2. Kiedy ta mapka, czyli Office, wchodziła do bety, to jeszcze wtedy nie miałem dostępu, nie grałem i zdałem sobie sprawę, że nie pokazałem wam ani razu, już też po oficjalnej premierze tej mapki, ani razu trybu z zakładnikami, a trochę szkoda, bo uważam, że jest to trochę niedoceniony tryb, który miałby szansę lepiej zaistnieć w ogóle w Counter-Strike'u. Hello team i również CS2. Mamy tylko mapkę Office. Daj push. Mam nadzieję, że ich tam trochę trafiłem przez tą smoka. Dobra, mam asystę na jednym. Okej, mój team ogarnął. Jest nadzieja na fajne granie. Zaczęliśmy po tej ciekawszej stronie, bo jesteśmy po stronie CT. Będziemy musieli odbijać zakład... Ojku, nie jestem w stanie przebiec obok nich. Wszyscy mnie gliczują tutaj. Ale Terra też ładnie spuszowali, ładnie rzucili smoka. Nie możemy się przydostać, ale już pomarańczowy prawie wchodzi. Ostatni. Herbo, chociaż jednego fraga na samym końcu. Mam wrażenie, żebyśmy nie zginęli jeszcze wszyscy. On już z tym zakładnikiem leci. Jest, Merwo, dobra, spuszowałem. Chciałem chociaż jednego fraga w pistoletówce zrobić, nie? Żeby nie było. To jest naprawdę ładna mapka, bardzo ładnie przerobiona teraz po tym remake. Nice. Dobra, to ja idę z pomarańczowym w takim razie. A flash? A nie, nie mam flasha, przecież chciałem pod... Nie zapomniałem, że nie mam. Jest gościu ze scoutem. Niebieski u nas tam jeszcze utknął na spawnie. Dobra, ale się ruszył. Zakładnik jest po tej ciekawej stronie. Aha, czyli tu można sobie rzucić smoka i go podnieść, gdybym tylko miał oczywiście, nie? A, no i to jest właśnie mapa do shotgunów. To jest właśnie mapka. Poczekał z nową. Ładnie mnie trafił. I no będzie ciężko, bo Terror zupełnie nie wiedzą jak grać tę mapę. Nic jakoś dziwnie nam nie wychylają. O, dobra, w końcu. Tu long. Możemy teraz co? Wziąć hosta. I uciekać. No to co, Merwo? Ucieka z hostem, uratuje zakładnika i wygra rundę! To jest rzadkość akurat w tym trybie, mimo że to jest tryb z zakładnikami, to jednak większość rund się wygrywa poprzez fragi, a nie po to, że ktoś sobie dobiegnie z takim hostem. Chociaż trochę mi się nie podoba to, że ten host wypada tuż za tą linią, nie? Ale okej, fajna runda. Jest tylko mapka Office w tym trybie i Italii. Niemniej jednak na Italii możemy grać tylko w trybie uproszczonym albo na deathmatchu, a trochę szkoda, bo to też jest bardzo ładnie odświeżona mapa. Może sobie zagram z tym shotgunem, nie będę przekupował innej broni. Spróbujemy w ten sposób. Shotgun to jest tutaj całkiem spoko. I w sumie chciałbym, żeby Valve też dodało jakieś więcej map, troszeczkę innych, trochę bardziej zróżnicowanych, bo tutaj na Office, no z reguły walka się sprowadza do tych jakichś dwóch ciasnych przejść, nie? Jeśli Terror nie spuszują, nic ciekawego nie zagrają. O, to wygląda to tak, że sobie rzucają smoki. I tak naprawdę niewiele więcej możemy zrobić, chociaż i tak dobrze, że w CS2, teraz z tymi granatami przez smoki, dużo więcej można zrobić przez to, że te smoki na sekundę znikają, nie? O, rzucili mi tu mołotowa, jak ja sobie chciałem podejść akurat. Dobra, tylko ja mam shotguna, on jest tam. Ale pięknie wychodziłem na niego. Idziemy po hosta, dawaj ziomek. Idziemy teraz uciec z zakładnikiem do respa. On już chyba uciekł. Low. Mój tam idzie z hostem, a ja go tu trzymam do końca. Go, go, nice. Widzicie? Ej, fajne rundy, cieszę się, że po stronie CT zaczęliśmy. No bo te rundy są ciekawsze, nie? Że tego hosta trzeba uratować, uciec z nim. Coś tak się więcej dzieje, bo jak się gra po stronie Terror i się wszyscy tam skitrają w respie wśród zakładników, co zresztą zobaczycie później, no to te rundy bywają takie troszkę monotonne, z takim cały czas na maksa rzucaniem granatów, nie? Ale i tak, jeśli chodzi o tę mapę i w ogóle o ten tryb, zdałem sobie ostatnio sprawę, że tak, na skrzydłowym mamy 4 mapy, w trybie Premier również na tych wszystkich mapach możemy grać, na trybie turniejowym też na tych wszystkich mapach możemy grać, na deathmatchu też, tak naprawdę we wszystkich trybach non-stop. Fajnie te żeby teraz spadają na rozdwanie. We wszystkich tych trybach non-stop gramy te same mapy. Jedyne mapy, które są jakieś takie rzadsze chociaż troszeczkę, to jest Dust 2 na turniejowym i właśnie Office. A wszystko inne to po prostu lecimy na maksa non-stop te same mapy, do której już się mogą mocno przejść. Oni nas tam spuszowali od tyłu? Tak. Ktoś tam spingował. They pushed behind? Okej, okay, nice.
Jeszcze tam ktoś spuszował. No to fajnie, terror grają ciekawie. Dobrze, że się nie chowają wszyscy. Pytanie, ile ich tu teraz jest? Oj, nie mogę go wziąć. Serio tak ten ogień się rozprowadził? Dobra, on tam był od tyłu, okej. Elegancko, 4-1 to jest bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o stronę CT, że mamy już 4 rundy wygrane. I tu sobie muszę wziąć zestaw ratunkowy, to wtedy będę tego hosta szybciej podnosił, ale... Ace'a zrobił? O. Ale nie pamiętam, czy... Jak będę tylko szybciej podnosił, czy też będę z nim szybciej biegł. Tego nie pamiętam. Ale pamiętam, że bieganie z hostem nie ma znaczenia, czy masz wyciągnięty nóż, czy jakąś inną broń. Biegnie się z tą samą prędkością. Tyle pamiętam. Dobra, ja puszuję po zakładnika. Ustawimy się za kwiatkiem. Ojejku, takiego full auto w niego nie trafiłem, a on nas jakieś randomowe headshoty, no. Szkoda, byśmy mieli dwóch na dwóch. A dlaczego zawsze akurat tam... Ale piękny nejdzik, killa nowy. Zawsze akurat, gdzie pójdę w inną stronę, to terror puszują po innej... Z drugiej strony, tam gdzie akurat mnie nie ma, to jest pechowo. No i tak potem wygląda, moi kochani, typowy office, że wszyscy jesteśmy... Walka na dwóch ciasnych korytarzach, może potem trzech, jak się przejmie jakiś kolejny i niestety... Niestety tak to wygląda. Tam jest obóbka. Dobra, zabijemy obóbkę. I mamy dwóch na dwóch. A, był tam. Co, ja bym spróbował tego hosta podnieść. Jeśli ich tutaj nie ma. Good job! No i mamy to, runda wygrana! Fajnie się gra też z taką walką o tych zakładników, trzeba się skupiać nie na jakimś takim klasycznym podkładaniu bomby, a wiesz, że musisz zakładnika podnieść, ale jeszcze mieć drogę ucieczki, nie? Jak oni jakoś spuszują z innej strony, coś zrobią. Myślę, że naprawdę ten tryb ma potencjał, a jakoś w CS2 został tak potraktowany biednie, nie mamy map. To jest jedyna mapa, na której możemy grać o rangę w tym trybie, nie? Jedyna. Kolega z tym negrewem coś tam dostał ode mnie, nie? Ale przeżył chyba. Czy on tu jeszcze stoi? Jest, dobra, dobity. Mam asystę. Dostałem karę za zranienie zakładnika, aż minus 1000. Okej. Oni mają pecha, że mają tego hosta tak w trochę innym miejscu ustawionym, nie? Jakby to był w środku, to byłoby go im łatwiej bronić, a tak, że on stoi na zewnątrz, to... No, mamy łatwiej go tam odbić zdecydowanie. Ale go ładnie spuszowałem. Dobra, lecę na pałę. Czasami na ofisie to można zaskoczyć przeciwników tym, że oni się nie spodziewają, że już jesteś tak daleko. Aj, tu był kolejny behind smoke. Inspawn. Yes. Dobrze, że im dawałem info, bo oni by tak chcieli zraszować na kosach. Oho, są tu. Jeszcze jeden? Czy to decoy? Nie, to decoy. Z tym negewem, co próbuję robić cały czas. Aj, no chciałem agresywniej teraz zagrać. Myślałem, że już mnie tam nikt nie zauważy. A kolega zakładnika spala. On stracił całą kasę. W sumie ostatnia runda to mógł tak zrobić, ale mimo wszystko śmiesznie. Numera jeden ucieka z hostem, drugi tu patrzy, ale patrzy.
patrzy na tak cienkiej szparze, że nie miał refleksu, żeby tak strzelić. Nie wiem, czy grać tak jak powinienem, czyli siedzieć przy zakładniku i czekać do samego końca, czy grać tak jak mi podpowiada intuicja i chęć fragowania, czyli żeby coś spuszować i jakoś się ustawić agresywniej. Wygrała chęć fragów, szczególnie, że widzę, że moi również postanowili pobiec. Ups. No jesteśmy 2-5, nieźle, co? Zaraz będę miał 1-5. Ajajajajaj. Ale byłem blisko, żeby tego trzeciego też trafić, nie? Ale byłem blisko, tam pestkowałem przy głowie. Przy takiej bliskiej odległości i takim full auto z jednej i z drugiej strony to pistoletówki to jest kwestia szczęścia, jakiegoś kliknięcia, nie? W danym ułamku sekundy. No i dobra, i nawet sobie na tę mapę, widzicie, też wziąłem obrzyna. Więc to nie jest najgorszy pomysł, żeby spróbować sobie coś takiego zagrać. A w tej rundzie weźmiemy smoła i flesza. I czekamy, aż nas spuszczą z zakładnikami. Mamy 4 shotguny w teamie. Niebieski kupił PMA, ale tak to były 4 shotguny. No nic. Zobaczymy. Ja tu pilnuję tego oto ziomeczka. Jak masz na imię, panie zakładniku? Nie wiadomo, nie? No. Kiepsko. Przez to, że ten host jest po drugiej stronie, to... Usłyszałem, że go podnosi. No ucieka z nim. Dobra, ja tego hosta zostawiam. No bo oni już właśnie wzięli drugiego. Niestety nie są w stanie na się wytrzymać na razie w żadnej rundzie, żeby nie spuszować jakoś. Tam już hosta nam zasypią, to wezmą. Mój mnie w plecy walnął i to ile? Strasznie mnie obił kolega. Mój tam tupie, mój. Podniósł tamtego. Sprawdzimy, czy już jest na longu. Nie ma. Jest tam chyba. Ma jeszcze całą minutę. O, jaki fart, ja się spojrzałem akurat na ułamek sekundy w bok i on mi tu wychylił. Ale to jest fajne w tym trybie, akurat właśnie takie już 1v1 przy jakimś, jak ktoś podniósł zakładnika, próbuje go uratować, coś trzeba kombinować. To jest naprawdę wtedy fajne w tym trybie i tu uważam, że Valve ma spore pole do popisu, żeby jeszcze coś pourozmaicać, żeby jeszcze różne tryby dodać. W sensie nie tryby, a mapy, nie? O to mi chodziło. Come blue. Pust. Blue! No nie, no przecież jak ja mam grać z takim teammate'em, no? Chciałem mu pomóc, on biega, tupie. A w tym momencie oni sobie spuszowali i wzięli zakładnika, no. To jest właśnie office, to jest ta mapa, są tak randomowe rundy. Tu nie chodzi często o jakiegoś skilla, o coś takiego, tylko jakiś fart przypadek, spuszowanie przez 5 smoke'ów bez niczego, jak ty się akurat odwrócisz, czy tupią ci wszyscy obok sojusznicy i nie wiesz, czy to kroki przeciwnika, czy kogo, nie? Tak to wygląda na tej mapie. Tego nie jestem fanem, niemniej jednak ta wykładzina cała, dźwięki tutaj biegania są naprawdę fajne akurat, to mi się podoba. Pomogłem. Ale akurat, nie, ja mam timingi dzisiaj dobre. Ostatni jest na longu. Spuszujemy go. Gdzie on jest? Jest, no trafiłem. Nie chciałem akurat strzelać, właśnie widzicie, dostałem minus 1000 za zakładnika. Nie chciałem strzelać w tę stronę, bo tak sądziłem, że on może być tam ustawiony, ale wtedy
mogłem zabić zakładnika, czy tam dostać pieniądze, nie wiem ile tam się dokładnie tych kar dostaje, nie pamiętam tego, ale minus 1000 dolków tylko dostałem, więc nie najgorzej jeszcze. Może ja spróbuję spuszować, jest 11-7. Trzeba teraz spróbować zagrać jakoś agresywniej. Rzucimy tu smoła. O. Udało się. No nie, no myślałem, że tu się schowam za ścianą, on nie celował, skubany cały czas. Nie mogę, okej, nie mogę zagrać agresywnie. No moi wszyscy poginęli, nie wiem kiedy. Jest picking host. Long. No, jeden strzał, musisz go trafić. O Boże. Ale klacz w ostatniej rundzie wygrywającej. A mógł być remis. Oj. Ale emocje pod sam koniec. Dzięki wszystkim za oglądanie. Stawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. 30-14. Ledwo się udało wygrać, ale Office? Fajne emocje, naprawdę.